pozycja 227. Panie prezydencie. No i to jest ta właśnie różnica między teorią a praktyką. A przejdźmy do konstytucji jednomandatowych okręgów wyborczych. Panie pośle, ja nic nie muszę zmieniać w moich poglądach. Bo ja zawsze popierałem wprowadzenie... Przede wszystkim artykuł 24 ustęp 1 Konstytucji kształtuje wtedy imperatywny charakter tego nie znajdującego odpowiedniego, która nigdy nie została uchylona, a więc nadal obowiązuje. Uprawnienia będącego prerogatywą prezydenta. Artykuł 13 ustęp 2 b ustawy konstytucyjnej. Z brzmienia artykułu 24 ustęp 1 wynika, że prerogatywa z artykułu 13 ustęp drugi oznacza możliwość skorzystania z niej w okresie pokoju na czas wojny, a obligatoryjnie staje się w razie wojny. Pana ugrupowanie zawsze proponowało tego rodzaju rozwiązania, jak jednomandatowe okręgi wyborcze. Zachęcamy do lektury Konstytucji Kwietniowej i interpretacji. Prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej podczas stanu wojny. To może przy dzisiejszej propagandzie medialnej dziwić, że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Polska jest w stanie wojny z Niemcami. Od pierwszego